Cześć, melduje się Kobikowski. Dziś odcinek z serii poświęconej kolekcji Kobi samoloty II wojny światowej. Przyjrzymy się numerom z zakresu od 25 do 31, co stanowi 7 gazetek składających się na komplet do budowy średniego brytyjskiego bombowca Vickers Wellington. To już drugie moje wideo o tym modelu, więc postaram się nie powtarzać, natomiast widzów szczególnie zainteresowanych tym zestawem odsyłam do tego poprzedniego wideo, w którym skupiłem się m.in. na budowie nowych goleni podwozia, jakie tutaj zastosowano. Okej, rzucimy okiem na gazetki, potem na model ze szczególnym naciskiem na aspekty, których nie mogłem poruszyć we wcześniejszym materiale. Zapraszam. Zaczynamy od szybkiego przeglądu części papierowej. Naprawdę postaram się to zrobić błyskawicznie, natomiast jest tu co najmniej jedna rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, która jest po prostu super i mi się bardzo spodobała. Na wstępie powiem, że słuchajcie, to jest dużo czytania. Te 7 numerów, tak jak ja na przykład to zbudowałem, bo nie budowałem tego na raty, bo akurat tam miałem taką trochę przerwę urlopową, więc po prostu usiadłem do tego Wellingtona, dlatego też ta recenzja nie powstała na przykład kilka dni temu, kiedy już chciałem to zrobić. Usiadłem do tego, wiecie, tak na raz i zacząłem czytać, to było za dużo, nie? Człowiek XXI wieku nie przywykły do czytania, nie? Miał problem z przebrnięciem przez kilka gazetek. Niedobra, w każdym razie tak, dużo czytania na raz, więc zalecane jest i zresztą tak to jest pomyślane, żeby czytać te artykuły sobie, że tak powiem, tydzień po tygodniu. Dobra, więc tak, otwierającym tutaj artykułem, dlatego, że tak powiem, minicyklu, tak, od 25 do 31, który jest poświęcony Wellingtonowi, mamy tak, przełom pod Kurskiem. Fajny artykuł, ale tutaj raczej nic mnie nie zaskoczyło. Jest to fajny taki temat do rozwinięcia, jeżeli właśnie komuś się to szczególnie spodoba. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy do rozwinięcia, które ja sobie wynotowałem, to będą za chwilę. Ramka asylotnictwa, tutaj mamy Amerykanina. Kalendarium wojny obejmujące kilka wydarzeń właśnie, że tak powiem, powiązanych tutaj z tym artykułem, co ważne i dobrze zaznaczone zostało tutaj wspomniane o zbrodniach NKWD, zbrodniach katyńskich. Środek to oczywiście jest instrukcja. Co do instrukcji w ogóle już nie będę tutaj za bardzo zaglądać, bo nie mam tutaj żadnych krytycznych uwag, bo jest naprawdę spoczko i w ogóle tak wygląda fajnie, bo jest, wiecie, ta szata graficzna, taki a la stary papier. Legendarny samolot A do Z. Tu mamy Heinkle, H-219 Uhu. Tutaj mamy Henschela HS-129. Ciekawe maszyny, możemy sobie o nich tutaj poczytać. Twój model Kobi. Tutaj nie ma jakichś takich mega ciekawych informacji, o tym ciekawe będą później. No i pierwszy plakacik taki w formacie A4. Jeszcze wkładeczka infografika Vickers Wellington, część pierwsza, anatomia modelu. I tutaj to jest chyba pierwsze miejsce, w którym właśnie jest wspomniane o tym, to jest rozwijane w kilku miejscach i to jest w przypadku Wellingtona taka jedna z głównych, jeżeli chodzi o budowę zwłaszcza Wellingtona, jedna z głównych rzeczy, jakie się tam podkreśla, to innowacyjna taka wyjątkowo dobra, nowatorska jego budowa za pomocą takiej kratownicy, ona tu jest nazwana geodetyczna, kratownica geodetyczna, czyli samolot składa się właśnie z takiej kratowniczki, lekka konstrukcja pokryta płótnem, płótno oczywiście odpowiednio impregnowane, lekka konstrukcja i odporna na uszkodzenia, no po prostu super, tak? Dobra, numer kolejny, drugi, jedziemy, tutaj mamy upadek Mussoliniego i tutaj będzie, to jest chyba, później też będzie jeszcze jeden artykuł na temat Włoch właśnie i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo dla mnie to było bardzo ciekawe, ponieważ tutaj obnażyła się moja całkowita, że tak powiem, niewiedza na temat tego obszaru wojny i przedziału czasowego. Bo czytałem i naprawdę otwierały mi się oczy, bo już, rozumiecie, wynotowałem sobie na bardzo długą listę rzeczy, które muszę rozwinąć, jeżeli chodzi o moją wiedzę, to właśnie wydarzenia związane z tym frontem
włoskim na tym kierunku, ponieważ no, wyszło, że ja zupełnie w ogóle nie miałem zupełnie jakieś błędne wyobrażenia o tym, jak te działania miały miejsce, nawet postawa samych Włoch podczas II wojny światowej. Zupełnie okazało się, że nawet w tym krótkich dwóch artykułach w sumie po prostu się otwierałem oczy, się nadziwiłem. Nie mogłem się nadziwić, tak? Asylotnictwa Tetsuzo Iwamoto, Japończyk, jeden z lepszych ziomali japońskich, jeżeli chodzi o ilość strąceń. Kalendarium oczywiście, tu mamy, budujemy Wellingtona, to przewijamy szybko. Budowa była bardzo fajna, bardzo fajnie mi się to budowało, bez najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o legendarny samolot AZ, tu mamy tutaj Horten Ho-229, no to jest bardzo ciekawe, to jest nawet takie otwierające umysł. To sobie warto sobie o tym poczytać, nie tylko tu w gazetce, ale i więcej. Niesamowicie słynna maszyna IU-2, szturmowik sowiecki. No to jest nawet, słuchajcie, no jest ta świetny symulator IU-2 szturmowik i jego wszystkie pochodne, w których niestety nie nauczyłem się jeszcze grać. Kupiłem sobie joystick porządny, ale jeszcze się dobrze nie nauczyłem latać tymi samolotami. Plakacik tutaj z Vickersem Wellingtonem, tutaj atakujący jakiś okręt. Dobra, infografika, o, i tutaj mamy o dywizjonie 301 bombowym, jakie używał maszyny, bo były to Fay Wray Battle, tak, Wellingtony w różnych wersjach i później Lancastery. Tak, i tutaj nasi chłopacy mieli spory wkład. Są zdjęcia, podstawowe informacje do rozwinięcia sobie. Lecimy dalej, nie ma czasu. Numer 3 z 7. Naloty dywanowe na Trzecią Rzeszę. Aha, czyli ten o tych Włochach będzie tam jeszcze chyba w późniejszych magazynach, chyba że coś pomyliłem. Nie, 3, 4. Dobra, naloty dywanowe na Trzecią Rzeszę. No to jest coś, co warto sobie tutaj, ale to o tym już kiedyś czytałem gdzieś szerzej w internecie, więc to mnie tutaj nie jakoś specjalnie nie otworzyło mojej głowy. Oto Kittel, niemiecki as lotnictwa z zawrotną liczbą 267 strąceń, kalendarium wojny. Tu budujemy sobie dalej naszego Wellingtona, już zaczyna przypominać kadłub samolotu. Jeżeli chodzi o legendarne samoloty, mamy IŁA-4, Jak-1, Jakowlew, jedyneczka, później rozwijany aż do Jaka-9. Bardzo fajna konstrukcja i teraz w ogóle wyszedł od Kobi ten nowy Jak-3, który no, wygląda wyśmienicie, tak? I prawdopodobnie doczeka się on szybko dosyć recenzji, bo wpadł mi w oko, nie tylko ze względu na ciekawe takie umaszczenie. Dobra, podwozie, no tutaj tylko podstawowe fakty i jakiś plakacik o Wellingtonie. Aha, tutaj polskie dywizjony w akcji i tu jest malutka mapka wskazująca, gdzie oni tutaj głównie spuszczali bombki. Dobra, lecimy dalej. Część czwarta. Pacyfik, przesilenie. Aha, czyli o Włochach nadal jeszcze nie ma. Tutaj, czyli taki mamy, słuchajcie, rozrzut trochę tematyczny, ale w sumie to jest takie dla umysłu, takie podobno właśnie takie różne bodźce. Tutaj zahaczam o jakąś taką psychologię czy coś, na czym się nie znam zupełnie, ale podobno takie bombardowanie umysłu bodźcami z różnych tematów jest korzystne, jak najbardziej korzystne. Więc mamy Pacyfik, przesilenie. To jest w ogóle fajny temat, na którym chcę kiedyś poczytać więcej, bo moja wiedza o wojnie na Pacyfiku ogranicza się praktycznie do przejściu gry Call of Duty, tam nie wiem, chyba któregoś tam, albo nie, Medal of Honor Pacific, była ta gierka taka. Dobra, kalendarium wojny, asem lotnictwa tym razem jest rumuński pilot, najlepszy rumuński pilot, Konstantin Cantacuzino. Wow, pewnie go pokaleczyłem nieźle wymową. O, montujemy tutaj bombki w naszym samolocie i już to wygląda coraz lepiej.
W legendarnych samolotach Jak 3 i Jak 9 są wspomniane króciutkie notatki na ich temat, o tym, jak się rozwijały, jakie ciekawe rozwiązanie w nich stosowano. Tak, są to podstawowe informacje, ale w sam raz, żeby zainteresować się tematem i to później sobie rozwinąć. O, i to jest, słuchajcie, ciekawa informacja. Czekajcie, nie, bo tu nie jest wymieniona nazwa tych, gdzieś indziej jest wymieniona nazwa tych wież. Bo on, ta wieża miała jakąś taką, ta wieżyczka przednia i tylnia miała jakąś konkretną bardzo nazwę. 8 karabinów maszynowych. Tu jeszcze jest o Junkersie transportowym, tym 52-3M. O, tu mamy chyba pierwszy duży plakat, czyli A3. Bardzo fajnie. Sunący tuż nad powierzchnią wody Wellington. No, wygląda kapitalnie. Ale to jest chyba taki trochę fotomontaż, nie? Ale to nieważne, bo jest bardzo dobry. Tutaj w infografice bardzo ciekawe, ultra ciekawe informacja o wydobyciu polskiego, jak się okazało, polskiego Wellingtona, no, ze szczątkami polskiej załogi. Później oni zostali zidentyfikowani na podstawie badań DNA i stosownie pochowani. Sam innowacyjny proces wyciągnięcia jest tego wraku i chyba można znaleźć w internecie film na ten temat. Jakiś tam, chyba z jakiejś telewizji, właśnie holenderskiej czy jakiejś. Dobra, jedziemy dalej. O, tutaj już tak bardziej, na tle takiego ognia, tutaj jakiejś burzy ogniowej. Chociaż nie, bo tu widać jakąś bardziej dżunglę, a nie miasto. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Chyba raczej taka trochę pomyłka. O, kampania włoska. I tutaj też... Wiecie, jak sobie myślałem sobie o Włochach, no to, że przyszli tam po prostu z południa i szli tak sobie, tam gdzieś było Monte Cassino, Polacy, nie? Ale to wszystko tak mi miałem zamazane. Na przykład w mojej głowie w ogóle Sycylia była zamieniona z Korsyką, tak? I to wszystko, nie, w ogóle, czekaj, nie... Nie, dobra, koniec. Koniec. Więc tutaj też starałem się odrobić swoją pracę domową przy mapie, ale to chyba wszystko na nic. Będę musiał tam powrócić jeszcze za pomocą Google Maps. Kampania włoska, warto sobie przeczytać. Asy lotnictwa, Richard Ira Bong, 40 zestrzeleń. Tak. To było to ciekawe zdarzenie, bo on chyba zginął w dniu zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę. Ale to można sobie właśnie tutaj wyczytać. Kalendarium wojny. Tutaj nasz Wellington będzie już bardzo, bardzo przypominać, bo tu już właśnie, o, tu już mamy jedno kompletne skrzydło. Kompletny kadłub i już jedno skrzydło. Legendarne samoloty Junkers U-87 sztuka. No to jest bardzo ważna maszyna, którą każdy powinien znać, zwłaszcza że ma fantastyczny model Scobie zrobiony. Junkers 188 i Kawanishi Nika 2. Ok, ciekawa notatka na temat malowania, jakie tutaj też starano się odwzorować. Infografika, no tu mamy o tym projektancie, o Barnes Wallis, projektant Wellingtona. O, tutaj widać też zbliżenie na to, bo tu akurat podniszczona maszyna, widać tą właśnie odsłoniętą, odartą z płótna tą siatkę geodetyczna. Dobrze. No więc to jest ciekawe do podczytania też tutaj. O, i kolejny plakat A3. Potężna bestia sobie tutaj stojąca. Fajne tutaj, fajny odsłonięte na goleń podwozia. Bardzo dobrze odwzorowana w tym przypadku tutaj z klocuszków Kobi. Z tyłu tam nie patrzę, bo tutaj... Ciągle się powtarzałem te informacje. Lecimy dalej szybko. Vickers Wellington, część 6.
Tajne projekty trzeciej rzeczy, to jest, większość z tych rzeczy już wiedziałem, ale to jest fajny taki też otwieracz mózgu, zwłaszcza to jak czytamy o tych nazistach, którzy tak, że tak powiem, na leciutko zostali wciągnięci do wszystkich tam programów amerykańskich, jeżeli chodzi o naukowców, nie? Jak był potrzebny naukowiec, to nieważne, czy był nazistą, czy był tam zindoktrynowany, że tak powiem, właśnie jeżeli chodzi o psychikę, idziemy dalej. Tak, a tutaj mamy Wilhelma Batza, też 237 zestrzeleń, wspaniały wynik, już kiedyś wspomniałem o tym, o tych wynikach niemieckich, tak, że owszem, nie odejmuje im oczywiście zasług, ale specyficzne warunki doprowadziły do tego, że oni mieli tyle zestrzeleń. Kalendarium wojny, o tutaj ten Braun, czyli Naziol odpowiedzialny za program rakietowy niemiecki, tutaj z Kennedym sobie tutaj spacerują. Braun później był, no właściwie jest takim ojcem NASA, nie? Trzeba takie rzeczy po prostu wiedzieć. Dobra, tu są Japońce oraz w legendarnych samolotach mamy Japońce, kilka Japońców i Lockheed P-38 Lightning. Świetna maszyna, która będzie z Kobe. Nie mogę się doczekać. To jest jeden z takich modelów, który świeci na liście rzeczy, które mają się pojawić od Kobe. To mi on świeci bardzo. O, tutaj jest to pokazane. To jest fajna informacja. Wieże strzeleckie Fraser Nash. Fajnie tutaj jest króciutka notatka. Dobrze, że takie szczegóły są rozpisywane. I tutaj też bardzo użyteczne informacje. Mamy opisy stosowanych malowań na Wellingtonach, w tym też na polskich. O, a tutaj mamy, jeżeli chodzi o plakacik A3, to mamy takie właśnie sunące w powietrzu Wellingtony na dosyć wysokim pułapie nad chmurami. Super. O, numer 7 z 7. Lecimy. Niemcy w odwrocie. No tutaj jest już tak opisana taka już upadek, że tak powiem, Niemiec, tej ich przewagi, przynajmniej jeżeli chodzi o strefę wojskową, o sferę wojskową. Już później byli tylko już w odwrocie i dobijanie. Tak, jeżeli chodzi o pilotów, to mamy teraz tutaj fińskiego pilota. Ilmari Jutilainen. Jutilainen. Proszę bardzo, 94 zestrzelania. Okej, kalendarium wojny. Mamy tutaj też powiązane oczywiście z artykułem. No i kończymy budowę. Tu ładnie widzimy, budujemy te golenie, które omówiłem już w tym poprzednim filmie. Kończymy tutaj silniki, śmigła. O, i zobaczcie, o to mi najbardziej chodziło. To jest to na co tak strasznie, strasznie czekałem i wspominałem o tym w poprzednich filmikach. Ten prosty akapit. Cudowne. Zobaczcie, że mamy napisane kod GR. Wszystko mamy rozczłonkowane i mamy opisane. Kod GR na Twoim modelu oznacza przynależność do 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej. Litera H to indywidualne oznaczenie samolotu ułatwiające identyfikację w locie. Niepowtarzalny numer to jest ten R, tam w tym przypadku 1006, i sposób, w jaki w RAF-ie on się przewija. Więc bardzo się cieszę, że zostało to opisane i w tych gazetkach zostało już poruszone szereg szczegółów takich budowy. Ja jestem, jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną, czuję się teraz dopieszczony i według mnie osiągnęło to na poziomie tutaj Wellingtona, osiągnęło to taki poziom, dla mnie przynajmniej docelowy, tak, że cokolwiek bardziej, to już właśnie nie ta forma, tak, to wtedy jesteśmy zainteresowani skutecznie i przechodzimy wtedy do bardziej szczegółowych źródeł, kopiemy sobie już na własny użytek. Legendarne samoloty, UA-5, UAGi, UAG-3 i tutaj jakieś też są włoskie chyba maszyny. Twój model, jakieś też tam trochę mniej przydatna informacja i fajne zdjęcie jeszcze Wellingtony i ładowanie bomb do Wellingtona. Tutaj mamy plakacik A4.
Okej, okay, tu jeszcze mamy o wyłowienie innej maszyny z jeziora Loch Ness. Jest pokazane. I co, zobaczcie, tutaj widać też wysoką trwałość. No zobaczcie, jeżeli to leżało w wodzie przez tyle czasu i dało się to ładnie zrekonstruować, no to samo to świadczy tak o jakości. Ogólnie więc mamy bardzo, bardzo sporo czytania, sporo informacji, które mogą nas zainteresować. Mi się to bardzo podoba i jestem zadowolony, więc to jest wartość dodana. To jest to, o co mi chodziło. Przechodzimy już do modelu. Teraz taka pierwsza sprawa to to, że właśnie już to jest już model, który złożyłem sam z części, które dostałem w gazetkach i tak dalej. Nie jest to ten prototyp, który był wcześniej, bo tak jak mówiłem, tamten był taki trochę, wiecie, ja dostałem go rozklekotanego, w dodatku te części niektóre tam były takie luźne i byłem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądać w przypadku modelu złożonego z nowego. I tutaj dobre wieści, ponieważ naprawdę model, wszystko się ładnie spasowuje, jest odpowiednio sztywno, odpowiednio dobre siły tutaj trzymania, naprawdę jest ok, nie? Jedyne co tutaj, jeżeli chodzi o jakość klocków, jedyne co się natknąłem, to te takie duże zaokrąglenia czarne, kilka z nich wyglądało tak, jakby było jakieś takich, nie wiem, no starsze. Prawie używane, być może po prostu, nie wiem, są to, bo wiecie jak to jest, nie? Że tam jak fabryka tłoczy, no to tłoczy tysiące elementów i one tam gdzieś leżą w jakichś workach, czy nie wiem, w jakichś korytkach, czy w czymś, nie? I później są wykorzystywane. Być może niektóre z tych po prostu łuczków są jakieś, były faktycznie jakieś takie starsze, które tam przewalały się trochę i mają więcej rysek takich, natomiast trzymanie było dobre. A tak, wszystko, poza tym jeżeli chodzi o warstwę taką jakościowo-techniczną związaną z klockami, podkreślam klockami, wszystko było super. Przechodzimy tak, do naklejek teraz, bo to jest ważne, bo tego nie miałem po prostu w przypadku prototypu. Są tu, no jakby to, ten finalny widok, jaki widzicie, to jest efekt nadruki plus naklejki. Nadruki mamy tutaj na przykład na końcówkach skrzydeł. Gdzie tam jeszcze mamy nadruki? Tutaj też na tych statecznikach. I to by było chyba na tyle. Wszystko poza tym jest, jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, to powiem. Wszystko oznaczenia, zwłaszcza ta szachownica też, to są naklejki. I teraz tak, do naklejek mam niestety zarzut. I tu nie chodzi o to, nie chodzi mi o to, o czym mówię zawsze, że są naklejki, że tutaj zachodzą dużo elementów. Nie, to nie chodzi o to nawet. Chodzi o to, że zostały źle wycięte, co widać szczególnie mocno. A ten wielki tutaj. Zobaczcie, tutaj. One zostały, rozumiecie jak to, z arkusza są nacinane, tak, te naklejki, co powoduje, że można je tak, wiecie, łatwo wyciągnąć. I zobaczcie. I tutaj wyraźnie widać, że jest niewspółosiowo z nadrukiem. I na przykład te żółte, mocno odznaczające się oznaczenie wokół tych kół tutaj, to oznaczenie brytyjskie wygląda po prostu szpetnie, tak? No wygląda tak jajowato, brzydko, nie? No nie podoba mi się. O ile wszystkie inne oznaczenia, które mają tą taką przezroczystą obwódkę, to nie ma znaczenia, to tutaj w przypadku tych, gdzie mamy kolor na obwodzie, wyraźnie widać i to dotyczy wszystkich oznaczeń, tych. Więc jeżeli ktoś ma wysokie wymagania jakościowe, to spokojnie klasyfikuje się do złożenia reklamacji, bo no to widać po prostu, to widać wyraźnie. Wiadomo, młodzi użytkownicy, którzy po prostu chcą się tym bawić, to tam nie zwrócą to uwagi. A jest się czym bawić, tak? Właśnie tak jak mówiłem już wcześniej, mamy tutaj te fajne wieżyczki, którymi możemy kręcić. Model jest masywny, w związku z czym, no oczywiście z dosyć taką, wiecie, szacunkiem do tego modelu i ostrożnością trochę, tak, trzeba się nim latać, że tak powiem, w ręku, natomiast on się nie rozpada, tak wiecie, przy normalnym takim, wiecie, to się nie będzie rozpadać. Natomiast jakieś takie ostrzejsze uderzenia, zwroty, no coś tutaj może polecieć. Nie, wiadomo, uderzenie w ziemię z wysokości skończy się rozwaleniem w drobny mak, nie? Co jeszcze Wam chciałem pokazać tutaj, jeżeli chodzi o naklejki? Aha, naklejką, bo o tym też nie wiedziałem wcześniej. Naklejką jest ten tutaj taki przedłużenie tej linii, bo to są klocki tutaj, a tutaj mamy naklejkę. I uważam, że jest spoko. Co prawda odcienie
Ja rozumiem, że to ciężko dobrać, ale odcienie tych kolorów są troszeczkę takie, różnią się, tak, od tego brązu do, no, jest to kamuflaż, więc tak nie wpada w oko. Tutaj jeszcze tylko, nie wiem, kończąc tył, mam coś do powiedzenia na temat tyłu. Nie, już mówiłem, tu mi się wszystko bardzo podoba, zresztą to naprawdę jest bardzo podobne do Wellingtona. Tutaj super. Ta długa, przyklejenie tej długiej naklejki to jest koszmar. Tak zresztą jak podobno to słyszałem, te wszystkie długie naklejki w Boeingach pasażerskich, w Titaniku od Kobe, to jest po prostu, żeby to przykleić ładnie, to jest męczarnia. Oraz taki tip, podpowiedź dla młodszych. Podczas przyklejania później warto użyć czegoś takiego jak na przykład karta bankowa. No, rozumiem, że tutaj młodsi użytkownicy mogą nie mieć dostępu do takich kart, ale na przykład łatwo sobie wziąć sobie taką kartę, na przykład jakąś, nie wiem, lojalnościową. Zapytajcie mamy, taty z jakiejś firmy, które tam, to mamy, wiecie, wyrzucamy takie rzeczy, nie? I to warto wtedy tak po przyklejeniu, tak sobie delikatnie jeździć tą kartą. Taką, wiecie, bo ona jest plastikowa, sztywna, a zarazem podatna, więc się odkształca, nie zniszczymy tej naklejki i żeby tam, wiecie, wycisnąć powietrze takie i te takie białe obszary, żeby było dosyć ładnie. Mi się wydaje, udało mi się to dobrze zrobić, dosyć ładnie, natomiast to pozostaje kwestia tego złego wycięcia naklejek. To jest wada. Słuchajcie, tutaj na przykład będzie łatwo zrobić nacięcia, gdybym chciał na przykład rozmontować to, a zachować sobie te naklejki, to tutaj dosyć łatwo byłoby zrobić na kilka nacięć, na skrzydłach w sumie też. Tutaj jedynie jest takie miejsce, gdzie naprawdę na dużo wąskich płytek zachodzi to H i to ten, ale to i tak jest do zmiany, ten akurat oznaczenie. Słuchajcie, no model jest po prostu jest super, no wygląda naprawdę należycie, jest ogromny, to o tym już mówiłem we wcześniejszym filmie, świetnie wygląda, no jedynie ten problem właśnie z postawieniem go gdzieś, tak, za dużo takich bombowców, przeciętny tutaj zjadacz Kobi nie będzie w stanie sobie wystawić, ale ten jest warty, zwłaszcza, że jest to taki, też ma akcent polski. Aha, jeszcze tylko chciałem wspomnieć, to, że to jest naklejka, to ja powiem Wam, że ja uznaję to za plus, dlatego, że to daje więcej opcji. Tak, że na przykład klient, który na przykład nie chciałby, nie tylko z zagranicy, ale powiedzmy sobie, że nie chce akurat odtwarzać polskiego, to może sobie tej małej naklejki nie naklejać na ten duży element. W momencie, kiedy taka mała naklejka nie nachodzi jeszcze na kilka elementów, no to jest pół biedy. O goleniach mówiłem już w poprzednim filmie, więc na tym się nie skupię. Bardzo fajnie działają tutaj te luki bombowe. Mamy tutaj cztery takie skrzydła. Skrzydła drzwi, jakby mówię, nie? I tutaj mamy zamontowane bombki na bardzo cennych czarnych zaczepach. Szkoda, że nie są na przykład zielone, bo by mi się przydały bardzo. Dobra, więc tak to wygląda i to fajnie też fajnie się tak zakleszcza, że nie będzie tutaj nam się raczej tutaj otwierać samoczynnie. No model jest wspaniały i chyba omówiłem wszystko to, co chciałem powiedzieć, czego nie mówiłem wcześniej. Op, jeszcze jedna sprawa. Oczywiście mamy tą tabliczkę, to jest fajna rzecz. Natomiast tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o pilotów, jakich dostałem, to też tu muszę po prostu podgryźć Kobi, bo nie mogę tego przeżyć. Znowu tutaj ten zobaczcie, ziomeczka ma prawie na oku, ma prawie na nosie ma to oko. Nie przyjmuję żadnych argumentów, dlaczego nie daje się tego po prostu, tego się naprawić. Nie daje. No tak, mamy dwóch fajnych pilotów. Tylko jednego mamy ze sfiksowanymi oczami, to oby nie był on pilotem, nie? Podsumowanie. Jak szukałem takiego najlepszego określenia, krótkiego w miarę, dla tego modelu, no to być może się tutaj trochę powtórzę, ale no właśnie przyszło mi na myśl, że jest to świetny, ogromny model, tak? I już nawet w tych zaletach jest też jedna wada dla niektórych. No to, że jest on ogromny i ciężko będzie go tam gdzieś pomieścić, zwłaszcza jeżeli zbieramy większą ilość modeli.
jest rozłożysty, jest wielki. Natomiast oprócz tego no, znalazłem trochę takich irytujących wad, jak na przykład te błąd w nacięciu tych naklejek, co spowodowało, że te oznaczenia okrągłe są niewspółosiowe, jeżeli chodzi o nadruk, nacięcie. To mi się bardzo nie spodobało. Oraz znowu ten na przykład właśnie te przesunięte oczy na figurce, ale tu możemy przymknąć już oko trochę na to, ale nie usprawiedliwiam, żądam poprawienia tego w procesie produkcyjnym, ale mi się to już tam, wiecie, już wsadzimy sobie tego pilota do kabiny, nie będziemy na niego nawet patrzeć, nie? Zaglądać mu w oczy. Tak. No, natomiast, no i ewentualnie, jeżeli chodzi o jakość klocków, no to mówię, kilka z tych elementów wyglądało tak, jakby było gdzieś tam wyciągnięte z jakichś bardziej ciemnych miejsc w magazynie, gdzie przeleżało już trochę czasu, trochę więcej rysek, ale mówię, wszystko dobrze się spasowywało. Dobra, więc ogólnie oceniam to bardzo, na bardzo dobrze z minusem takie. Ale jeszcze chcę Wam pokazać jedną rzecz. To, co mnie teraz najbardziej rajcuje, to zapowiedź na ostatniej stronie. Teraz zaczynamy zbierać Heinkla He 111, którego ja widziałem w rzeczywistości, który jest po prostu no kapitalny po prostu. Jestem strasznie nakręcony na ten samolot i to jest jeden z kolekcji z nadchodzących modeli. To jest taki, bardzo mi to elektryzuje i nie mogę się doczekać, więc kto wie, czy nie zacznę nawet sobie go budować tak, wiecie, po trochu, bo też będzie miał 7 modeli. Dobra, lecę, trzymajcie się, cześć.